Zajebiszę, moi drodzy. Nie w Chiny. Tylko dzisiaj powiemy sobie omówię kolejną rzecz osobną rzecz z cyberprzemocy. Na początku zachęcę do żywioły katastrofy naturalne, część druga, bo się prezentuje ten film. Zachęcam do obejrzenia na Katie Roth. Jeśli chodzi o ten Sasha Kate Finn, to jego jeszcze nie wpuściłem. Ja go wpuszczę za pół godziny. Spodziewajcie się tego dzisiaj. Na Katie Roth, tak? To, wiecie, Sasha Kate Finn o 5 powodów, nie? No. Dobrze, jeśli chodzi o ogłoszenie, to jutro spodziewać się dwóch materiałów Zena oraz jednego na kamerze, czyli jutro życia Avril Lavigne. Ostatni odcinek z szóstego sezonu, bo się poprzednim tygodniu nic nie udało. A także Agim 2 i Pentefaktów. Kolejne odcinki, tak? Z tych dwóch materiałów, czyli Agim 2, Pentefaktów oraz życia Avril Lavigne. Jutro zaczynamy od Agim 2, tak? Albo od Agim 2, albo od planety. Czas pokaże, tak? Co będzie, ale jutro od materiału z na pewno zaczynamy. A dzisiaj? Powiemy sobie jedną rzecz. Moi drodzy. Jak ofiary... Znaczy dobra, mówię bez sensu. Tu chodzi o to, że dzisiaj poruszymy temat cyberprzemocy, czyli kolejny odcinek z serii Cyberprzemoc. Dzisiaj mówimy jedną rzecz, czyli jaki ból odczuwają ofiary cyberprzemocy, czyli jaki ból, jak cierpią te osoby, które krzywdzimy, które są stalkerami, które są podłymi potworami, bydrakami po prostu. To dzisiaj to się mówimy. Moi drodzy, zaczynamy. Tak jak wiecie, cyberprzemoc to taka wiadomo przemoc, najgorsza przemoc internetowa, najgorsza forma przemocy, która do dzisiaj istnieje. Tak, cyberprzemoc to forma przemocy, które najczęściej dotykają słabsze osoby. Tak jak mówię, najczęściej osobami zatrzepiającymi, bydlakami po prostu są licealiści, gimnazjaliści, a ofiarami są właśnie słabsze osoby. Obojętnie czy to dziewczyna, czy chłopak. Każdy może stać się ofiarą cyberprzemocy. I teraz tak, jeśli taką osobę właśnie trafi to nieszczęście, ten strach i ból, no to będzie musiał przez to przetrwać. No tak jak wiecie, w poprzednim odcinku, niecałe 2-3 tygodnie temu mówiłem, jak zapobiegać cyberprzemocy. Zachęcam. Jakie ból czują te osoby? No po prostu, ból. Przychodzą do domu, nic nie mówią czasami rodzicom. Tak, nauczycielom, kolegom, tak, za różnica. I po prostu przychodzą, zamykają się w pokoju, nie chcą rozmawiać, nie chcą z nikim rozmawiać, tak, nie chcą mówić nikomu o swoich problemach. Po prostu zamyka się w sobie. I teraz wtedy właśnie taka osoba płacze godzinami w łóżku. Płacze, ma myśli samobójcze. A nawet czasami próbuje po prostu, no tak, jest tak, wiecie, pogrążone lub pogrążone w depresji, tak mówię, nawet na kilka lat. Lub po prostu ma próby samobójcze, tak, myśli po prostu, że chce się zabić, że nie chce dłużej cierpieć. Bo jak to się ciągnie z miesiąc, to taka osoba ma już dość. Tak? Tak mówię, obiechnie, czy to chłopak, czy dziewczyna, czy nastolatka. Każdy może stać ofiarą cyberprzemocy. Wtedy taka osoba naprawdę cierpi. Ponieważ nie chce już chodzić do szkoły, ma ochotę, no po prostu nie chce nikomu to mówić, tak, chce sam lub sama przez to przejść, ale się nie udaje, ponieważ nie ma. I teraz nastąpi albo depresja, albo po prostu samobójstwo. I to jest tym najgorsze, ponieważ ta osoba nie daje sobie pomóc, a wtedy tym jest coraz dłużej, bo tak jak mówię, to prowadzi albo do kilkuletniej depresji, nawet na 10 lat, albo po prostu no, do próby lub do próby samobójczej samobójstwa. Wiecie, czym jest samobójstwo, zachęcam do odcinka o tym. No więc rozumiecie, to naprawdę nie jest śmieszne. Już licealiści, drażniąc i atakując słabsze osoby, czy gimnazjaliści, jacyś starsi, atakując słabsze osoby, to tym gorzej. A oczywiście licealiści mają z tego ubaw, tak? Bo mówię, to jest dla nich przyjemność, jak oni lubią, oni lubią po prostu zaczepiać słabsze osoby, tak ich krzywdzić, ranić na wszystkie możliwe sposoby. I właśnie tym jest cyberprzemoc, do tego nie wymyślono.
jak mówię, zabezpieczamy sobie, skupię się też na internecie, czyli właśnie ośmieszające filmiki, zdjęcia, komentarze, jakieś złe opinie, tak, tak, jakieś sceny rozbierania się właśnie, więc rozumiecie, to naprawdę jest przerażające. I co te dzieci muszą czuć, właśnie być ofiarami właśnie zabezpieczamy sobie, to jest naprawdę straszne. Ponieważ godzina mi się płacze, cierpi, że chce się po prostu, się, ma się ochotę rzucić przez okno. Naprawdę. Bo to właśnie myśli samobójcze. Tak? Naprawdę nieśmieszne, mój drodzy, ponieważ jak my jesteśmy podłymi bydlakami i stalkerami, to naprawdę, no. Co prawda ja nie widziałem żadnej osoby z przemocą, żeby ktoś płakał, no ale... To jest czuję, że w innych szkołach są takie osoby. W innych szkołach, w innych. Nie w mojej, tylko w innych szkołach, tak? Więc rozumiecie. Tylko, że o tym nie mówią głośno, tak? Zamykają się w sobie i po prostu... No, próbują po prostu przezwyciężyć w siebie te zwątpienie, tak? Ten ból, ten strach. Ja tym mówię, im bardziej ci licealiści i gimnazjaliści krzywdzą tą osobę, to tym gorzej dla niej. Dla jej zdrowia psychicznego i fizycznego. Tak mówię, to wpływa na samobójstwo i na depresję. Jeżeli mówię, że takie zdanie trzeba traktować na poważnie. Po prostu trzeba takich osób nie można odrzucać i nie można ich dać w kąt. Trzeba wypomóc tym osobom, nawet jak te osoby tego nie chcą. Bo nie można tego pozwolić, żeby się zabiły albo po prostu pogrążyły się w depresji fizycznej, jak i psychicznej. Nie można tego pozwolić, moi drodzy. Bo naprawdę nie jest śmieszne, nawet jak ktoś nie ma tej przemocy, nie jest ofiarą, to i tak płacz niczego nie zmieni. Ból i rozżalanie się, że to się skończy, że Boga, nie chcę dłużej cierpieć, to naprawdę. A jeśli rzeczywiście jesteście ofiarą przemocy, to możecie sobie wysłać utwór mnie Cyrus When I Look At You, bo on nie jest na temat przemocy, ale jest na takiej smutnej kompozycji. Zresztą jeden film, materiał na temat cyber, to właśnie powstał właśnie z tego utworu Miley Cyrus, właśnie When I Look At You. Czyli właśnie spojrz, kiedy patrzę na ciebie. Coś takiego. Bo wejdźcie tłumaczenie i zobaczycie. Bo to jest taka smutna kompozycja, taki fajny, spokojny utwór i smutny. Więc ten When I Look At You jest trochę smutny. Tak, mogą się czasami podać łzy, że nie chcę dłużej cierpieć. Że Boga, Panie Boże, pomóż mi przez to przejść. Ale, no, tak w życiu jest, moi drodzy, że czasami trzeba to przezwyciężyć w sobie i po prostu się postawić im. No cóż, no, niektóre osoby to najlepiej by się od razu zabiły. Prawda. I to jest straszne. To jest w tym najgorsze. Więc naprawdę, trzeba takie rzeczy wziąć się poważnie, tak? To jest naprawdę ból. Zamykają się w kącie na kilka godzin i płaczą, tak? Biorą jakąś igłę i... no nie wiem. Nie wiem, co ty myślicie, ale to, co ofiary tej przemocy czują, to naprawdę przerażające jest. A najgorsze w tym to, że ja nie mogę im pomóc. Bo ja w przyszłości będę mógł, chciał pomagać sobie, opieram sobie przemocy, ale o tym opowiem sobie innym razem. O tym innym razem powiem. Więc to zmycia. Naprawdę, depresja albo samobójstwo tego nie zakończy. To się zmieni. Bo tej ofiary, bo tej osoby, to od niej właśnie zależy, czy to się skończy, czy to się nie skończy. Bo depresja tu nie pomoże. To trzeba działać, przeciwdziałać. Pamiętajcie moje słowa, nie można sobie pozwolić na sobie przemoc w szkole. Jak i poza szkołą. Nie można. Nie wolno, moi drodzy. Bo sobie przemocą nie ma żartu. Nie wolno pozwolić na sobie przemoc, nie pozwalajcie. A tym mówię, ci bydlacy powinni gnić w więzieniu, a nie na wolności. Zdrażniają inne osoby, nie wiadomo co. Naprawdę. Więc sądzę, że ten odcinek was nie został, czy na życzenie, tak? Zobaczenia. Tak, jeśli chodzi o ogłoszenie, tak jak mówi, to zaczynamy od Algmin 2. A my się widzimy jutro. Zobaczenia. Nie pozwólcie sobie na sobie przemoc. Nie pozwólcie, żeby ktoś was skrzywdził. Bo ja takich ludzi nienawidzę. Wiecie, co mam ochotę zrobić. No. Dobrze.
Do zobaczenia. Do widzenia, moi drodzy. Do widzenia. Po co chodzi te słowa na poważnie? Cześć.